publicznych zadań powierzonych w zakresie budowy, przebudowy ulic lokalnych oraz oświetlenia na 2013 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu jako czwartego? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja jestem. 11. Kto jest przeciw? A tam Pani Ania Matuszek się. Tak samo, ktoś kocha. No to już policzone, Pani Ania. Raz, dwa, trzy, cztery, przeciw. Jak pięć? Proszę jeszcze raz w takim razie, bo raz... Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzyma? Jedna osoba. Jedna? Jedna. Ile jeszcze raz osoby, które były za? 10 było raz, 2, 3, 4, 3, 4. Proszę, przepraszam, proszę Państwa, ja liczę i zawsze proszę o to, żeby jednocześnie podnosić ręce, a nie jedna osoba po drugiej, bo to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący. Jako punkt 5 projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Kto z Państwa jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jako punkt 6 oświadczenia i komunikaty. Bo więcej projektów nie dostał. Głosujemy nad całym projektem w porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Za 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. Porządek obrad.